Na pokładzie są dwie osoby i jakieś paczki. 17 kilometrów od Puerto Rico funkcjonariusze służby celnej i ochrony granic zatrzymują dwóch mężczyzn podejrzanych o przemyt narkotyków. Ręce do góry! Chcę je widzieć! Funkcjonariusz Rony Chinchilla musi teraz przeszukać łódź. Wejdź na pokład, tylko ostrożnie. Jeśli łódź się wywróci, Hector Badillo będzie musiał wezwać pomoc. Zatrzymaliśmy podejrzanych. Nasi ludzie przeszukują pokład. Sprzęt rybacki, kanistry z benzyną. Funkcjonariusze nie znajdują niczego podejrzanego. Czy ryzykowali swoje bezpieczeństwo, żeby zatrzymać dwóch rybaków? Potwierdzam, to narkotyki. Mają ładunek. Otwórz. W paczkach? Tak. Nie ruszaj. Sprawdźmy, co to. Rozchyl folię i pokaż, co jest w środku. Potwierdzam. Dwie torby pełne paczek. To próba przemytu. Jakieś 40 paczek. 40? Na oko. Jeszcze nie przeliczyłem. Chinchilla musi jeszcze sprowadzić łódź do portu. Jeśli Yola się przewróci, wszystkie dowody przepadną. Sprawdź, czy na dziobie jest hak. Już idę. Nie ma. Została tylko dziura. Łodzi nie da się holować. Funkcjonariusze muszą więc nią popłynąć. Sprawdźmy, czy wystarczy paliwa. Jest silnik i co najmniej 75 litrów benzyny. Przy wzbierających wodach łódka może nie dotrzeć do brzegu. Obserwujmy sytuację. Jeśli coś się stanie, będziemy reagować. Bez odbioru. Godzina 5:30. Funkcjonariusz służby celnej i ochrony granic, Rony Chinchilla, ma się na baczności, transportując narkotyki do brzegu. Wie, że mogą go obserwować członkowie kartelu. Sprawdźmy, czy na plaży nikt nie czeka. Łódź bezpiecznie dociera do portu Aguadilla. Podejrzani zostaną przesłuchani pod kątem powiązań z kartelem. Nie byli uzbrojeni. Na pokładzie znaleźliśmy jedynie nóż. To tylko przewoźnicy. Drobni współpracownicy karteli ryzykują życie za niewielkie pieniądze. Chinchilla chce dopaść poważniejszych graczy. Nie znajduje jednak żadnych śladów prowadzących do gangsterów. Krem przeciwsłoneczny. W końcu agenci trafiają na coś, co może się przydać. Dwie karteczki z numerami telefonów. To wszystko. Funkcjonariusze zajmą się teraz narkotykami.